Zaskakująco potoczyła się konferencja prasowa zwołana przez ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk. Na spotkaniu mającym dotyczyć budżetu na 2022 rok pojawił się były radny, aktualnie zastępca burmistrza Augustowa oraz prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Towarzyszyli im radna Anna Gawlińska i radny Łukasz Wojno. Sławomir Sieczkowski zaprezentowany już nie jako radny, ale wciąż lider ugrupowania Mieszkańcy Suwałk, rozpoczął spotkanie od oświadczenia. Jako ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk w kontekście przyszłorocznego budżetu moglibyśmy próbować zbijać kapitał polityczny, bo byłoby to dość łatwe w tak trudnych czasach, bo te trudne czasy pokazały, w jakim trudnym położeniu znalazły się samorządy i jak trudne są dzisiaj finanse i jak ważne jest to, abyśmy w tych trudnych czasach potrafili razem w partnerstwie i też w solidarności skupić się na tym, co jest najważniejsze dla miasta, czyli na współpracy, która pozwoli, aby miasto dalej się rozwijało, abyśmy w tych trudnych czasach wspólnie ze zrozumieniem i wsłuchaniem się w wzajemną wiedzę, wzajemne argumenty i wzajemne doświadczenie mogli współtworzyć tą rzeczywistość, którą na co dzień widzimy w Suwałkach. Jako ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk chcemy zwiększyć gwarancję stabilności rozwoju miasta. To jest dla nas bardzo istotne i liczy się dla nas bardzo mocno partnerstwo. Od kilku lat domagaliśmy się takiego bardzo demokratycznego, otwartego podejścia do spraw związanych z zarządzaniem miasta, do spraw związanych z budżetem, bo rozmawiamy tu przecież też w kontekście przyszłorocznego budżetu. I jako ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk doceniamy to, co zrobił ostatnio pan prezydent, czyli otworzył się na tą współpracę. Zadowolenia ze stanowiska i współpracy nad budżetem nie krył też włodarz miasta. Fajnie, że mieszkańcy Suwałk włączą się w ten proces transformacji Suwałk, naszego miasta, w sposób taki aktywny. To, co przed nami, te najbliższe kilka lat, to są trudne zadania i wyzwania. Zdajemy sobie sprawę z tego, że samorządy, finanse samorządów znajdują się w tej chwili na takim jakimś zakręcie. Nie wiadomo, co będzie w następnych latach, ale cieszę się niezmiernie z tego, że przyszłoroczny budżet udało się przygotować przy pełnym otwarciu, pełnej transparentności i z zaangażowaniem wszystkich klubów, ugrupowań, które funkcjonują w Radzie Miejskiej. Do tej pory głosowania w sprawie uchwał budżetowych czy inicjatyw prezydenta miasta nie zawsze cieszyły się uznaniem i w konsekwencji aprobatą najmniejszego bezpartyjnego ugrupowania Rady. Co zatem przekonało samorządowców do zmiany kursu przy planowanym na koniec grudnia głosowaniu nad budżetem? Bardzo nam zależy na ujętych w projekcie inwestycjach drogowych, które już są w trakcie realizacji, na które zostały pozyskane środki, które też są w planach na ten rok 2022 ujęte. Na te drogi również pozyskaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Dróg, więc dobrze by było tych dofinansowań też nie zmarnować. Dla przykładu, w projekcie ujęte są takie inwestycje jak rozbudowa ulicy Krzywulka czy rozbudowa ulicy Franciszkańskiej, Wojska Polskiego, budowa ulicy Chrobrego. To nie koniec listy inwestycji, na których zależało radnym z tego ugrupowania. Ogółem, jak obliczył prezydent Rankiewicz, w projekcie budżetu znalazło się aż 61% postulatów inwestycyjnych tej niewielkiej grupy radnych. I choć teraz deklarują poparcie dla przyszłorocznego budżetu, to mają również konkretne oczekiwania. Wśród wymienionych przez radnego Łukasza Wojno znalazły się tak oczywiste sprawy, jak odejście od finansowania miejskich spółek, czy konieczność redukcji zadłużenia miasta. Dodał on również: odsuwajmy tę politykę krajową na dalszy plan, a skupmy się tutaj na działaniach na rzecz mieszkańców miasta, dla dobra naszego miasta, prawda? Jeżeli chodzi o priorytety, to głównie oczekujemy na zwiększenie transferów na organizacje pozarządowe, na sport, na seniorów.
Na te trzy ostatnie pomysły, delikatną, ale jednak ripostą, odpowiedział Czesław Renkiewicz. To, co udało nam się stworzyć w tym mieście, to naprawdę poziom życia i dostęp do tych usług społecznych mamy zagwarantowany mieszkańcom na wysokim poziomie. To nas kosztuje. To nas kosztuje bardzo dużo i widzimy teraz przy inflacji, przy wzroście cen mediów, będzie kosztowało coraz więcej. I musimy wspólnie zastanowić się, jakie działania podjąć, żeby zoptymalizować może tą działalność szeroko rozumianego miasta, i tak, żeby nie generować dodatkowych jeszcze kosztów, kiedy nie musimy tego czynić. Radni wywodzący się z ugrupowania Mieszkańcy Suwałk stanowczo zaprzeczyli, jakoby dołączyli do rządzącego miastem ugrupowania Łączą Nas Suwałki. Skąd zatem zwrot w miejskiej układance politycznej? W lepszych czasach jako ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk głośno mówiliśmy, na co trzeba zwracać uwagę, w którym kierunku powinniśmy podążać. W trudnych czasach, bo dla samorządów idą trudne czasy, ale też czasy ogromnych szans, to podkreślam, i warto, żebyśmy wspólnie potrafili te szanse na rozwój miasta wykorzystać. My jako ugrupowanie Mieszkańcy Suwałk wyciągamy dłoń pomocną, dłoń merytoryczną. Bardzo klarownie pokazujemy swoje oczekiwania i to, co powiedział pan prezydent, szanowni państwo, te rozwiązania są, o których tutaj mówiliśmy, one wymagają czasami trudnych decyzji, może mniej popularnych, ale wszystko po to, abyśmy mogli jako miasto korzystać z tych szans, żebyśmy mogli mieć środki na wkłady własne do projektów, które będziemy realizowali, a chociażby mówimy tu o ponad 30-milionowym projekcie infrastruktury sportowej z tak zwanych środków Polskiego Ładu. Mówimy tu też, mam nadzieję, o kolejnych inwestycjach, które będą realizowane. Wiemy, że trwa konkurs architektoniczny na multimedialną bibliotekę. To jest punkt z naszego programu. Bardzo liczymy na to, że uda się pozyskać tu środki. Mamy już konkretne cele. Bardzo liczymy na to, że w ramach tej infrastruktury będzie też miejsce na Dom Harcerza i na wiele, wiele innych projektów, które są dla nas, dla mieszkańców istotne i które warto realizować i warto współpracować, bo przecież mieszkańcy są najważniejsi. Także my jako ugrupowanie wyciągamy dłoń do pana prezydenta, panie prezydencie. I mam nadzieję, że wspólnie uda nam się to miasto przez kryzys My jesteśmy na siebie skazani, tak jak powiedziałem. Nie? Czasami możemy mieć inne zdania, nawet i kłócić się lekko, ale to nie znaczy, że pokłócimy się na zawsze. I jak to się wam podoba?